Dostaję dużo pytań odnośnie tego, co się stało z Tico. Czy je ciągle mam, czy je może sprzedałem, czy w ogóle gdzie ono teraz jest. Więc moi bracia, jako że ja nie mieszkam w Polsce, postanowili dograć całą resztę historii Tico, czyli co się z nim stało po filmie, który nagraliśmy razem na Woodstocku. Także bez przeciągania dalej, zapraszam was na film o dalszej historii Tico. O, teraz już nic nie działa, nie? Pusty akumulator totalnie jest. No i zajebiście. Nic. Na czym stoimy, Wojtas? No to nie jest za kolorowo. Akumulator przez zimę całkiem padł. W tym czasie, w którym zdążyłem zrobić prawo jazdy, Tico umarło. A my postaramy się je wskrzesić. Dlatego teraz muszę wykonać ważny telefon do naszego gościa, Siary. Memory find. Siara. Halo? Siema. Siema. Ty, chciałem cię zapytać, masz może kable do akumulatora takie? Robimy filmik i chcieliśmy zreanimować Tico po prostu. Nie jestem w domu. No. A kable mam i tak na bazie. Zbytnio będzie ciężko. Kurwa. A znasz kogoś, kto ma? Może Moro ma? Kurwa. No, elo. Siema. Jak właśnie widzieliście, nie udało się. Próbujemy dalej. Patrz, jaka ta kierownica jest brudna. Mam łapy czarne. Odetknąłem. Co tu się działo w ogóle, tu samochód, jak nas tu nie było? No. Słaba lodówka. Przepraszamy, rozgrany telefon nie odpowiada. Prosimy spróbować. Niestety dzisiaj wszystko jest przeciwko nam. Naprawiaj. Ty tu jesteś odłączony tak całkowicie. Gdzie jest ta nóżka? Nie ma. Nie działa akumulator, ale znalazło się coś, co możemy naprawić. Proszę bardzo, tutaj o, elegancko rurka do płynu, do spryskiwaczy. Pyk. Naprawione. Dobra. Przed nami teraz operacja reanimacji. Wojta. Rybki ty. Jak tam, Mordo? Masz kable? Jest! 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 Udało nam się! Udało nam się załatwić. Przyjechał do nas nasz ziomek, Mikołaj. I zaraz będziemy to robić. Przed chwilą odblokowaliśmy zapieczony ręczny. Zobaczcie na to. Normalnie koło się kręci. Koło się kręci. Dobra, to co, Wojtas? Do pchania się bierzemy. Bierzemy się do pchania. Udało nam się przestawić samochód. Zaraz podłączamy kable. Czuję się optymistycznie. Damy radę. Chcesz się odpalić? Tak. Chwila prawdy teraz. Coś jest zamulone tu. To chyba zły znak. Dobra, czekamy. Teraz jest chwila prawdy, okaże się, czy jest benzyna. Czy jest benzyna. Myślisz? Pierwszy raz dzisiaj będę jechał tym samochodem. Nareszcie się doczekałem. Jedziemy. Jak ja wyrwałem, stary? Co to było? O, to
Półtorej razy nie samochodem. O tym Tico pierwszy raz widzisz. Pierwszy raz Tico, a samochodem drugi raz, tak swoim, nie na kursie. Jak Wojtas, marzenie? Elegancko, kurde panie. Tylko nie tykaj ręcznego. Ciężko się skręca, no raczej, tylko na biegu zostawiamy teraz będzie. No trzeba by koła dopompować, może na jakąś stację pojedziemy, co? Dobra, ale to... Chcesz prowadzić, mordo? Ja? No. Ja mogę prowadzić w pół, nie? To dawaj, bo ja... Tak, aha. Kończ... Za kierownicę siada Mikołaj, tylko że Wojtas nie czuje się jeszcze zbyt pewnie za kierownicą, tylko musi trochę potrenować. Co zalewamy? Korek, elegancko. Jak to się... Ula! Czekaj, w lewo czy w prawo? Tylko nalej dobrego tego. Diesla nie wlej. Ty jak to się... Dobra, jest koreczek, można zgubić. Dobra, lejemy tego. V-Power 9.5. O... Na bogato. Na bogato, ty zesra się ten... Nie ma żartów. O... Ty czekaj, dobra, ty... Patrzysz za ile lejesz w ogóle? Nie. Co jest? Powiedz mi kiedy stop po prostu. Dobra, stop. Dobra, wlej za trzy dychy. Za 30. Dobra, jeszcze raz. Patrz, dobra, starczy. I tyle. Wyjdźmy do końca, ostatnia kropla, bo to jest... Ej, to jest zardzewiała, czy się zdaje? Nic tu nie jest zardzewiała. Nowy samochód, świetny zostanie. Idziemy zapłacić. Czekaj. I od razu się zapytamy o kable. Może mieć, na pewno mają do kupienia. Ja mam kable zresztą w plecaku, nie tylko żeby ktoś nam podłączył. Dobra. A, wziąłeś ze sobą. Tak, mam. No. Bardzo mądrze z twojej strony. Tu jest sobie ten. No tam jest ludzie, że jest. A, tam jest. Przecież może posprzątamy w nim. Tak, od razu to zrobimy. Wywalimy buteleczki, tam jest też śmietnik. Mocno trzymaj, wszystko, sprzęgło. Dopiero co odżył. Całe życie na kablach. Fiko, weź. Jeszcze raz. Zimno. Starczy. Masz to za. Widziałeś? Okej. Wielkanoc martwy wstał. Panie na dobry, dziękuję bardzo. Yeah. Jedziemy teraz posprzątać Tico. Już zostało odpalone, teraz pora dać mu nowe życie. Prawdziwe nowe życie. Porządne. Chcesz coś dodać? Śmigamy na nikogo. Nie, to jest robione pierwszy i ostatni raz pewnie. Ale reszty się dowiecie na koniec filmiku. Troszkę się nazbierało, słabo jeszcze. Trzeba by rzucić, nie? Tak, udało nam się dzisiaj zreanimować Tico. To jest dopiero początek naszej przygody. No i niestety, wszystko wyszło całkowicie inaczej. Dojechaliśmy Tixonem do Szczecina. Łącznie od tego, co jest na umowie napisane, a co jest teraz na liczniku, zrobiliśmy troszkę ponad 1000 km. Wszystko z ręki Wojtasa, prawie. Z nogi? Z nogi Wojtasa, połowa w sumie z Pawła. Chcieliśmy podjąć się jakichś tam prac naprawczych, bo tam cała podłoga przegnita i niestety... Niestety Tico nas przerosło. Niestety ten samochód ma już dość. Z bólem serca musimy się z nim pożegnać. Jedziemy teraz na Szrot. No, ciekawy jestem, ile za niego dostaniemy. Już jesteśmy umówieni, także chwila prawdy teraz. Ostatnia przejażdżka tą bestią. Przeżyliśmy razem piękne, wspaniałe chwile.
Dobra. No niech się dobrze jeździ, szczęśliwie. Dziękuję bardzo. Rekord! Panowie! Ach, było czasami źle, było czasami ciężko. Nie udawajmy, że tak nie jest. Ale Tixon też wiele razy nas zawiódł. Był nam najbardziej potrzebny. Ach, no ale jednak, podołał w tylu wyprawach, że jestem naprawdę z niego dumny. Z żalem i z bólem serca się go pozbywał. Dojechaliśmy właśnie na miejsce. To są nasze ostatnie chwile z Tixonem. Pora się pożegnać. Dobra, teraz następuje ostateczna kasacja. To jest jego gwóźdź do trumny. Żegnaj, Tixon. No. Co teraz? Stało się. Stało się, no. Kiedyś się musiało stać. No i teraz, żeby wszystko się stało oficjalne, wpisujemy papiery. Tylko oficjalnie się z nami żegna, oddajemy kluczyk. Tak, jak dostaliśmy kluczyk. Jak dostaliśmy kluczyk. Żegnamy się i kończymy tą przygodę. Niestety. To jest oficjalne zakończenie. Rozstajemy się. To jest numer złomowania. To jest numer złomowania. Proszę bardzo. Idzie na plac oklejony tymi kartkami. Niestety, no. Wstrzymaj się od płaczu i on tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Pieniądze mamy. Mamy dokumenty. To za chwilę. Nie spodziewaliśmy się tego, ale za chwilę będzie oficjalne złomowanie. Będzie gnieciony.